This morning we like to talk about the wisdom of God. Dzisiaj chcemy mówić o Bożej mądrości. The wisdom of God in our genes. O Bożej mądrości ukrytej w naszych genach. By this time you know now, you found out. Do tej pory już odkryliście, that our gene is the program. Że nasze geny są zaprogramowane. The God wrote in ourselves. Zawierają program, który został wypisany na komórkach przez Boga. God anticipated. I Bóg właśnie miał w tym swój udział. God anticipated human being gonna drink alcohol. I Bóg nie chciał, aby człowiek pił alkohol. And that's why he already wrote his own program to detoxify alcohol. I dlatego umieścił swój własny program, aby odtruwać nasz organizm z alkoholu. He already knew that the virus is going to invade us. Wiedział też o tym, że wirus może wniknąć do naszego organizmu. He wrote his program on our T-cells. Więc napisał taki program w komórkach, to kill the virus. Który miał za zadanie zabić wirusa. Everything was already ready. Wszystko było już gotowe. That's wisdom of God. I w tym ukryta jest Boża mądrość. He is indeed omniscient. On jest naprawdę wszechwiedzącym Bogiem. He knows everything. Wie wszystko. Now, let me show you this. I think I need to have a better remote control. Potrzebuję chyba lepszego pilota. Now, look at this. This is giraffe. To jest żyrafa, who's eating the bones. Która spożywa kość. This is a very fascinating new finding. To jest fascynujące nowe odkrycie. And scientists found out that giraffe is lacking calcium. Naukowcy odkryli, że żyrafie takiej brakuje wapnia. Most likely due to the acid rain. Związane to jest z tak zwanymi kwaśnymi deszczami. The rainwater being so acidic and it leaches calcium from the soil. Woda deszczowa jest tak kwaśna, że wypłukuje po prostu wapń z gleby. And giraffe usually eat leaves of the trees. Żyrafy zwykle spożywają liście drzew. And giraffe is probably calcium deficient. I po prostu, ponieważ w liściach brakuje wapnia, dochodzi do niedoboru tego pierwiastka. Does giraffe know? Czy żyrafa wie? Does giraffe has the knowledge? Czy żyrafa posiada jakąkolwiek wiedzę? That he has calcium deficiency? Że posiada niedobór wapnia? Of course not. Oczywiście, że nie. Does giraffe know? Czy żyrafa wie? There's calcium in the bone? Że w kości znajduje się wapń? No. Nie. He has no knowledge. Nie posiada żadnej wiedzy. But he knows exactly what to do. Ale żyrafa wie o tym, że w kości znajduje się wapń. Why does he know? Skąd ona o tym wie? Let's look at this picture. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Monkey. To jest małpa. This is a monkey they found in Africa, a small island of Africa. Ten gatunek małp znaleziono na takiej małej wyspie niedaleko Afryki. This island is very small. Ta wyspa jest bardzo mała. The plant population is not that diverse. I niewielka ilość roślin tam występuje. And sometimes monkeys living here on this island comes up to this hill and eats these leaves. I czasami zaobserwowano, że te małpy wchodzą na pewne wzgórze i spożywają właśnie te liście. Normally they don't eat. Których w normalnych warunkach nie spożywają. They usually eat maybe once or twice a month. Spożywają te liście tylko może raz lub dwa razy w miesiącu. After they're eating these leaves, i po spożyciu tych liści they do something very interesting. Robią coś bardzo interesującego. They come down to the town, udają się do takiej osady and they're looking for the charcoal. I szukają węgla drzewnego. Local people burn these trees. Ten węgiel drzewny powstaje w taki sposób, że tubylcy spalają suche drewno w takich pniach drzewa. Widzicie te dwie małpy tutaj? One szukają właśnie węgla drzewnego. A kiedy już znajdują węgiel drzewny, to wtedy jedzą ten węgiel. Only time they eat charcoal is after eating those leaves. Ale spożywają węgiel drzewny tylko wtedy, gdy spożywają wcześniej te liście. If you're a scientist, gdybyście byli naukowcami, you'll guess, aha, there's some poison. To wtedy zaczęlibyście domyślać się, że pewnie w tych liściach znajduje się jakaś trucizna. In the leaves he just ate. W tych liściach, które były spożywane przez te małpy. Więc naukowcy udali się na wzgórze i zabrali ze sobą do badania trochę tych liści. Przeanalizowali je, zbadali i odkryli faktycznie znajdujące się w nich trucizny.
This is not the knowledge of the monkey. Ale nie ma to nic wspólnego z wiedzą, jaką mogłyby te małpy posiadać. Monkey does not know why they want to eat those leaves. Małpa nie wie nawet, dlaczego ona ma spożywać te liście czy węgiel. Giraffe does not know. Podobnie żyrafa nie wie. Why suddenly they feel like eating the bones? Dlaczego nagle ma ochotę na spożywanie kości? So, now you remember this, right? Pamiętacie zapewne o tym rysunku? Okay. You remember this? Yeah. Pamiętacie to? This is not their plan. To, co robią te muszki owocowe, it is God's plan. Nie jest postępowaniem zgodnym z ich planem, ale Bożym planem. This is how God planned for the fruit fly to mate. To właśnie Bóg zaplanował to, w jaki sposób ma dochodzić do kopulacji tych muszek owocowych. Let me show you our immune system a little while. Wrócimy jeszcze na chwilę do zagadnienia związanego z systemem odpornościowym. Look at this. Popatrzcie na to. When the bacteria comes into your body, gdy bakteria wnika do waszego organizmu, this is bacterias, to są bakterie, and this is bacteria, to również widzimy bakterie, and this is white blood cells. A to jest białe ciałko krwi. This white blood cell stretches out its arm. To białe ciałko krwi wyciąga swoją rękę and catches bacteria. I chwyta bakterie. Is this what you control? Czy to ma związek z tym, że związane to jest z kontrolą z waszej strony? You don't even know what's going on. Wy nie wiecie nawet, że coś takiego ma miejsce. We don't even know bacteria is inside our body. Często nie wiemy nawet o tym, że bakteria znajduje się w naszym organizmie. It is God's job. Ale to Bóg działa w ten sposób. To control the gene inside. Aby kontrolować gen, który znajduje się wewnątrz tej komórki. In this white blood cell. Gen, który znajduje się wewnątrz tej białej krwinki. There is a program. I aby Bóg mógł to kontrolować, to znajduje się tam pewien program. Gen, which can make white blood cell do this. Który sprawia, że to białe ciałko krwi wyciąga swoją rękę po bakterii. It's not our knowledge. To nie ma związku z naszą wiedzą. It's not white blood cell's ability. Ani ze zdolnością, jaką posiada może to białe ciałko krwi. It is God's plan. Ale ma to związek z Bożym planem. How to clean up the bacteria in case they invade into our body. W jaki sposób usunąć te bakterie, które wnikają do naszego organizmu? In case when cancer cell comes in. W przypadku, gdy pojawi się komórka raka. And then God already has his plan how to kill the cancer cell. Bóg już zawarł w nas plan mówiący o tym, w jaki sposób zabić komórkę raka. When we study about cancer, gdy studiujemy na temat, uczymy się na temat raka, I'll tell you something more interesting, to będę wam chciał powiedzieć coś bardzo interesującego na ten temat. Every function in a body, każda funkcja w naszym ciele is controlled by the gene. Jest kontrolowana przez geny. It is God's plan. I to ma związek z Bożym planem. And he wrote that program in. Dlatego, że on napisał ten program. He wrote the program with a letter called base sequence. Napisał ten program przy pomocy liter zwanych takim układem zasad. You remember that? Pamiętacie? ATCG. ATCG. Yeah. That's how God wrote. To w ten sposób Bóg to napisał. So this is God's knowledge. Tak więc tak wygląda ta Boża wiedza. What do you call God's knowledge? A jak nazywamy Bożą wiedzę? We call it his wisdom. To jest jego mądrość. Wisdom. Yeah. Mądrość. So, in New Start, w programie New Start, we like to leave our genes in the hand of the wisdom of God. Chcemy powierzyć te nasze geny Bożej mądrości. That's New Start. Na tym polega program New Start. Not the doctors can do something about our gene. Nie chodzi tutaj o to, co lekarze mogą czynić z naszymi genami. We want to have our creator. Ale my chcemy, aby nasz Stwórca control the gene. Sprawował kontrolę nad genami. You know, Bible says our body is temple of God. Biblia mówi, że nasze ciało jest świątynią Bożą. Is our body really temple of God? Czy naprawdę nasze ciało jest świątynią Bożą? You learned about the temple, sanctuary, right? Na pewno uczyliście się na temat świątyni. Structure of the sanctuary? I znacie budowę świątyni. What is it? How is it? Z czego składa się świątynia? What is the structure of sanctuary? Jaka jest budowa świątyni? This is a big boundary, right? To jest takie wielkie ogrodzenie. And here's the door. Tutaj są drzwi. And here's the water. Tutaj mamy pojemnik z wodą. And here's the altar. Tutaj ołtarz. And here's the sanctuary.
A tu mamy świątynię. This is most holy. To jest najświętsze miejsce. This is holy place. A to święte miejsce. And on the right side. Po prawej stronie. There's a showbread. Znajdowały się chleby pokładne. And here. A po drugiej stronie. The lamp, right? Świecznik siedmioramienny. Here. Przed zasłoną. Censer. Ołtarz kadzenia. And here the ark. A tutaj znajdowała się Arka Przymierza. Inside the ark. Wewnątrz Arki. There's Ten Commandments. Znajdowały się przykazania. What is Ten Commandments? A czym są przykazania? Love. Miłością. Jesus says. Jezus mówi. I give you new commandment. Daję wam nowe przykazanie. Love one another. Miłujcie się nawzajem. Jews knew the facts of the commandment. Żydzi znali jedynie fakty związane z przykazaniami. Ale nie mieli pojęcia na temat mocy przykazań. And now, here's the love. Tak więc tu, w tej arce, znajdowała się miłość. Here's the love. Miłość. Now, why is our body is a sanctuary? Dlaczego nasze ciało jest nazwane świątynią? And I thought about. Myślałem nad tym. What happens to this sanctuary? What to do? We miss somebody here, right? Czegoś tutaj jeszcze nam brakuje. Who do we miss? Czego brakuje? Priest. Kapłana. Priest is very big. Priest is the one who's important in the sanctuary. Kapłan jest kimś bardzo ważnym w odniesieniu do świątyni. The high priest. Najwyższy kapłan. High priest go here and it's in the what? Najwyższy kapłan wchodzi do świątyni. High priest go into this most holy. Najwyższy kapłan kiedy wchodzi do najświętszego miejsca? Once a when? Raz w roku, kiedy? The Day of Atonement. W czasie Dnia Pojednania. Yom Kippur. Czy Yom Kippur. This is very interesting to me. Dla mnie jest w tym coś bardzo interesującego. And our body is made of cells. Nasze ciało jest zbudowane z komórek. Look at the cells. Popatrzcie na komórki. Membrane. Tutaj mamy błonę komórkową. This is nucleus. Jądro. Okay. And inside the nucleus. A wewnątrz jądra. There's a chromosome. Znajdują się chromosomy. Inside chromosome. A wewnątrz chromosomów. There's genes. Geny. Who wrote genes? Kto napisał geny? God. Bóg. It looked like this is most holy. Dla mnie to może symbolizować jądro komórkowe, może symbolizować miejsce najświętsze. And this chromosome, a ten chromosom is ark. To skrzynia przymierza. The gene, a gen is Ten Commandments. To 10 przykazań. Because what God wrote in the gene is love, isn't it? Dlatego, że Bóg wypisał na genach miłość. This is God's writing. To właśnie jest to Boże Pismo. All the genes, our genes are written on the basis of love. Wszystkie geny zostały napisane na podstawie miłości. So maybe this whole cell is a holy place. Tak więc ta cała komórka może być tym miejscem świętym. Okay. What? Who is? Do we have high priest here? Czy mamy tutaj najwyższego kapłana? Who gets into the nucleus? Który może wniknąć, wejść do jądra komórkowego, czyli do miejsca najświętszego? Yes. Tak. Yes. It's very interesting. To jest bardzo interesujące. There are light. What's about light? Tutaj mamy coś, co symbolizuje świecznik siedmioramienny. The cell generate energy. Coś, co daje energię, bo komórka zawiera energy. Takie organy, które wytwarzają energię. What is this? Czym jest ten organ? Where in the cell generates energy? Gdzie w komórce wytwarzana jest energia? Mitochondria. W mitochondriach, tak. So this is mitochondria. To jest właśnie mitochondrium. And there's something else the cell do. Ale jest jeszcze coś, co czyni komórka. It generates energy. Wytwarza energię. At same time it. Ale w tym samym czasie. It makes it manufactures certain proteins. Ale w tym samym czasie wytwarza również pewne proteiny, białka. This we call ribosome. I tym zajmują się rybosomy. Ribosome makes protein. Właśnie rybosomy wytwarzają białko. Like a ribosome makes insulin. Podobnie jak też i rybosomy wytwarzają insulinę. According to what? Według czego? According to God's plan. Według Bożego planu. According to the insulin gene. God zgodnie z tym, co zostało wypisane na genie insuliny. How? W jaki sposób? From ribosome. I think this is showbread, you know. Moim zdaniem rybosom może symbolizować właśnie te chleby pokładne. And from ribosome we have a substance called RNA.
Od rybosomów właśnie pochodzi substancja RNA. There's about four different kinds of RNA, but there's some called messenger RNA. Cztery różne rodzaje RNA, ale jest RNA zwane posłańcem RNA. Messenger RNA go into the nucleus. Ten posłaniec RNA wędruje do jądra komórki. You know, on Yom Kippur, w czasie Yom Kippur, high priest get into the najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego. And he receives message. I odbierał poselstwo. And it comes out. Następnie wychodził and give it to the people. I przekazywał to innym ludziom. The same thing. I think the messenger i to samo ma miejsce tutaj. Messenger RNA works like high priest. Więc ten posłaniec RNA funkcjonuje jak najwyższy kapłan. And this messenger RNA gets into the chromosome. I ten posłaniec RNA wnika do jądra, następnie do chromosomu. It copies. I kopiuje. It copies the DNA. Kopiuje DNA. The gene, you know? I geny. And he bring out this blueprint back to the ribosome. Następnie tę kopię przenosi do rybosomu. So according to the plan of the gene. Dzieje się to zgodnie z planem, który zawarty został w genie. It produces different kinds of protein. Wtedy rybosom wytwarza różnego rodzaju białka. Let's stop right here. Ale zatrzymajmy się tu na chwilę. Those who did not study biology have a little confusion here. Może niektóre osoby, które nie studiują za bardzo biologii, może mają jakieś problemy ze zrozumieniem tego. Even though I studied biology, I have a confusion. Nawet jeśli ja studiuję biologię, to mogę mieć problemy. Any questions? Macie jakieś pytania w odniesieniu do tego? When messenger RNA comes out. Tak więc, gdy ten posłaniec RNA wychodzi z jądra komórkowego. Back to the ribosome. I wraca z powrotem do rybosomu. You know what happened? To wiecie, co się dzieje? Forgiveness. Ma miejsce przebaczenie. Okay, let's say you drink alcohol. Powiedzmy, że pijecie alkohol. It is messenger RNA got into and copy the alcohol gene. To właśnie posłaniec RNA udaje się do jądra komórkowego i kopiuje ten gen alkoholowy, o którym come mówiliśmy. Back to the ribosome. I wraca z powrotem do rybosomu. And he makes enzyme. I wtedy wytwarza pewien enzym, to destroy the alcohol. Aby zniszczyć, zneutralizować alkohol. Forgiveness, isn't it? I w tym zawarte jest przebaczenie. Beautiful. Okay. Piękne. And to jest piękne. So our biblical religion is not just conceptual alone. Tak więc ta biblijna religia nie polega jedynie na akceptowaniu czegoś w taki faktyczny sposób. Truth of Bible is true in religion. Prawda zawarta w Biblii jest prawdą w odniesieniu do religii. In reality too. I w rzeczywistości również jest taką prawdą. So I want you to understand this. Tak więc chciałbym, żebyście to zrozumieli w należyty sposób. Sin does not simply means the bad morality. Grzech niekoniecznie musi oznaczać jakąś złą moralność. Sin includes. Ale zawarta jest w grzechu. All kind of insult to your life. Zawarte jest to wszystko, co może być jakimś zgorszeniem w waszym życiu, co niszczy wasze życie. So when you go out to downtown Warsaw, tak więc, gdy udajecie się do Warszawy, breathing that bad air is sin too, you know. I wdychacie to zanieczyszczone powietrze, to też to będzie grzechem. So as we breathe, tak więc, gdy oddychamy, bad air. Don't you think God already anticipated we're gonna breathe bad air? Zanieczyszczony powietrzem, to myślicie, że Bóg nie wiedział o tym, że tak będzie? Yes, he knew. On wiedział. You know what he prepared? I wiecie, co przygotował? In the air. W powietrzu. Of the big city. Wielkich miast. There's terrible kinds of poisons. Znajduje się ogromna ilość strasznych trucizn. 100,000 different kinds of poisons. Setki tysięcy różnych toksycznych, trujących związków. Where is the organ in our body which detoxifies all these so many different kinds of chemicals? Wiecie, który organ w naszym organizmie zajmuje się odtruwaniem tych wszystkich toksycznych związków? Tak, to jest wątroba. There's so many different variety of the poison. Jest ogromna ilość, różnorodność tych wszystkich toksyn. I Bóg wiedział, że my tak bardzo zanieczyszczymy środowisko tymi różnymi toksynami. Więc przygotował the protein białko called P450. Zwane P450. And this is detoxifying chemical. I to jest taki protein. Związek, białko, które odtruwa nasz organizm. Any kind of chemical which is unknown.
jakikolwiek związek chemiczny, który dostanie się do organizmu. Jest to zdumiewające. God already knew that we're gonna sin. Bóg już wcześniej wiedział, że my zgrzeszymy. God already forgave us. I Bóg już nam przebaczył. He prepared the forgiveness. On przygotował przebaczenie. Even before our birth. Nawet zanim pojawiliśmy się. Why? Zanim zgrzeszyliśmy. Even before the creation. Nawet przed stworzeniem. God already knew. Już wiedział. That we will be deceived by Satan. Że zostaniemy zwiedzeni przez szatana. And God already knew that he had to sacrifice his son Jesus. I Bóg już wiedział, że będzie musiał złożyć w ofierze swojego syna Jezusa. That's why he had a right to put this kind of genes inside ourselves. To dlatego miał prawo umieścić tego rodzaju geny w naszych komórkach. So forgiveness is religious, spiritual forgiveness too? Tak więc przebaczenie jest takim religijnym przebaczeniem również, duchowym. Forgiveness also belongs to the biological forgiveness. Ale istnieje jeszcze coś takiego jak biologiczne przebaczenie. So indeed, the spirituality and the biological aspect of our life phenomena does not really have a separation. Tak więc tak naprawdę to duchowe przebaczenie i biologiczne przebaczenie w naszym życiu nie są czymś oddzielnym. So, we are total sinner. My jesteśmy takimi całkowitymi grzesznikami. By the way, whenever I used to read the book of Revelation, ale kiedykolwiek czytam Księgę Objawienia, I did not feel good. To nie zawsze czuję się dobrze. Because when book of Revelation was explaining about the 144,000, dlatego że Księga Objawienia mówi o 144 tysiącach. You know what it said? Wiecie, co Biblia mówi o tym? There's no guile in their lips. Że w ich ustach nie znaleziono żadnego kłamstwa. A co ze mną, pomyślałem? Is this possible? Czy to możliwe? Czy to that jest we, możliwe? We become so pure? Żebyśmy stali się tak czyści? We have no guile in our lips. Aby nie znaleziono w naszych ustach żadnego kłamstwa. Do you have hope? Czy macie teraz nadzieję? Do you know what that means? Czy wiecie, co to może oznaczać? If you know, jeśli wiecie, you are total liar. To jesteście całkowitymi kłamcami. Then you say, i wtedy powiecie, I am a liar. Ja jestem kłamcą. That's only pure truth we can speak. To jest jedyna taka czysta prawda, o której możemy myśleć. Look at the Paul, Apostle Paul. Popatrzcie na apostoła Pawła. He thought he was holy man, you know. On myślał, że był świętym człowiekiem. Yeah. But after meeting Jesus, ale po spotkaniu Jezusa, before he met Jesus, zanim zetknął się z Jezusem, whatever he said was lie. To wszystko, co mówił, było kłamstwem. No matter how honest he think he was. Bez względu na to, jak bardzo myślał, że jest uczciwym człowiekiem. Yeah. After meeting Jesus, ale po spotkaniu Jezusa, what did he say? Co powiedział? I'm the chief of the sinner. Jestem największym z grzeszników. Now he is speaking the truth. I teraz dopiero mówił prawdę. Now he is no longer telling the lie. Teraz już nie mówił kłamstwa. So don't think 144,000 people never lies. Tak więc nie myślcie, że ci, którzy należą do grona 144 tysięcy, to osoby, które nigdy nie kłamią. It is the people who know. Ale są to ludzie, Jesus so well. Którzy tak dobrze znają Jezusa. You know what that makes you feel? It is that means you know your sin. Że są w stanie rozeznać, czym jest grzech i wiedzą, że są grzeszni. That's the truth. To jest prawda. If you think you're doing something right, jeśli wydaje wam się, że czynicie coś sprawiedliwego, that's lie. To jest kłamstwo. Whatever I do, cokolwiek czynię, maybe totally lie. Może być całkowitym kłamstwem. Well, one morning we'll study Book of Job. Któregoś dnia rano będziemy uczyć się z Księgi Joba. When you go to chapter 42 of Book of Job, gdy czytacie rozdział 42 Księgi Joba, there's a truth and a lie comes up. To znajduje się tam właśnie to zestawienie między prawdą for instance, i fałszem. For instance, na przykład. You know the Rahab of the Jericho. Znacie historię związaną z Rahab z Jerycho. Rahab lied. Rahab skłamała. Right? Prawda? Is that a lie? Czy to było kłamstwo? Is that a lie? Czy to było kłamstwo? What did he say? Yeah. Co ona powiedziała? Factually it was lie. Faktycznie to było kłamstwo. But in truth, ale jeśli chodzi o prawdę, it was not lie. To nie było kłamstwo. We are all intoxicated. Dlatego, że my wszyscy jesteśmy zanieczyszczeni. Yeah. Właśnie tym fałszywym szatańskim równaniem. Jesteśmy całkowicie zwiedzeni przez tę zasadę. It was lie to the Jericho government. Ona skłamała w stosunku do rządu Jerycho. But it was truth to God.
Ale dla Boga powiedziała prawdę. You know why? Wiecie dlaczego? Because for God. Dlatego, że dla Boga. They are not spies. On dla Boga, ona nie kłamała. Who are they? Kim ona była? If they accepted, if Jericho accepted those two people. Gdyby mieszkańcy Jerycha przyjęli tych zwiadowców. What does that mean? To co by to mogło znaczyć? Salvation. Zbawienie. But Jericho refused. Ale Jerycho odrzuciło to poselstwo. This is what it means. To właśnie takie ma to znaczenie. When Rahab says, I don't have a spy here. Gdy Rahab powiedziała, ja nie wiem nic na temat tych szpiegów. You know what Rahab did? To wiecie, co zrobiła Rahab? Rahab stuck her neck out. Po prostu bardzo ryzykowała wtedy utratę własnego życia. She was ready to give away her life. Ona była w stanie oddać nawet swoje życie. For whom? Za kogo? For God of Israel. Za Boga Izraela. That's the truth. I tak wygląda ta prawda. We only look at the fact. My patrzymy jedynie na fakt. The way it is written. To, jak to zostało napisane. Rahab lied. A, Rahab skłamała. Who can deny that? Kto może zaprzeczyć temu? But that way we cannot have the truth. Ale jeśli w ten sposób czytamy Biblię, to nie odkryjemy prawdy. This is what it means, wake up. To znaczy, że musimy się obudzić. Open up your eyes. Otworzyć oczy. This is what God's saying to the Laodicea church. To właśnie dlatego Bóg mówi do kościoła laodycejskiego. You think you see? Ty myślisz, że widzisz? But you don't see. Ale ty nie widzisz. You think you're hearing? Wydaje ci się, że słyszysz? You don't. Ale tak nie jest. You think you know everything? You have everything? Wydaje ci się, że wiesz wszystko i masz wszystko? You don't have anything. Ale ty nie masz niczego. We have everything. A my mamy wszystko, mówicie. But we don't have Jesus. Ale nie mamy Jezusa. We have all the facts. My mamy tylko te wszystkie fakty. But not truth. Ale nieprawdę. Israelites send these messengers into the Jericho. Tak więc Izraelici posłali tych posłańców do Jerycha. When people of God reached to the Jericho. Gdy lud Boży dotarł do Jerycha, they already had lots of information about God of Israel, right? To mieszkańcy Jerycha już mieli wiele informacji na temat Boga Izraelskiego. God of Israel opened up the Red Sea. Przecież to Bóg Izraelski spowodował, że rozstąpiły się wody Morza Martwego. God of Israel, Morza Czerwonego. Bóg sprawił, że Izraelici mogli spożywać mannę jako pokarm all z nieba. Kind of information they had. Oni mieli wszystkie te informacje i znali te Jericho wszystkie historie. Now should accept God. Tak więc Jerycho powinno zaakceptować Boga. This is wonderful God. To jest przecież cudowny Bóg. But Jericho did not want God. Ale Jerycho nie chciało przyjąć Boga. Jericho want money. Oni chcieli pieniędzy. They closed the door. Więc zamknęli drzwi. They're scared. I byli przerażeni. But they didn't want to accept God. Ale nie chcieli zaakceptować Boga. They closed. Zamknęli się przed nim. Did God destroy the Jericho? Czy Bóg zniszczył Jerycho? No. Nie. They simply made a circle around Jericho. Izrael po prostu krążył wokół Jerycha. And finally they blew the trumpet. I w końcu zadali w trąby. You know what the trumpet means? Wiecie, co oznacza trąba? Trumpet in Old Testament? W Starym Testamencie. It is very interesting you study the word trumpet. Byłoby bardzo interesujące, gdybyście studiowali i znaleźli znaczenie tego słowa. The trumpet is good news. Trąba to dobra nowina. That's trumpet, yes. To jest trąba. Theologically, theologian says a theophany. Teolog mógłby powiedzieć, że to jest coś w rodzaju teofanii. That means God finally appears. To znaczy, że w końcu Bóg się pojawia. Then normally bam, 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 trumpet. I wtedy słyszany jest dźwięk trąb. Here's our God. Bam, oto bam. Nasz Bóg. So when you open the book of Revelation, więc gdy otwieracie Księgę Objawienia, God speaks to John. Bóg przemawia wtedy do Jana. And do you know what John heard? I wiecie, co usłyszał Jan? Trumpet. Dźwięk trąb. Yes. Tak. And he had the sound of trumpet behind. Słyszał dźwięk trąb. Then the message came to him. I wtedy przyszło poselstwo. So God wants to give wonderful gospel to the Jericho. Tak więc Bóg chciał obdarzyć mieszkańców Jerycha wspaniałą Ewangelią. We don't i ogłosił have no... to trąbami.
We have no intention to destroy you. Nie mamy żadnego zamiaru was zniszczyć. We have no intention to have war with you. Nie mamy zamiaru walczyć z wami. We want you to accept wonderful message of gospel. Chcemy, abyście przyjęli cudowną Ewangelię. God came with us. Bóg przybył z nami. For you. Dla was. Bam, bam, bam. No. Ale oni powiedzieli nie. Nie. What happens if you refuse God completely? Co się dzieje, gdy całkowicie odrzucacie Boga? Co się dzieje? Okay. Think about quark. Pomyślcie o tych kwarkach. Entire Jericho. Całe Jerycho. Absolutely refused God. Całkowicie odrzuciło Boga. What happened? I co się stało? Everything disintegrates, right? Wszystko zostało zniszczone. Because we don't want have anything to do with the yoga. A nie powiedzieli, my nie chcemy mieć nic wspólnego z waszym Bogiem. Self-destruction. Doszło do samozniszczenia, samounicestwienia. Yeah. That's a scientific fact. To jest fakt naukowy. So whenever it is very dangerous time, moment. Tak więc kiedykolwiek pojawia się taka niebezpieczna chwila. When full message. Gdy całe to poselstwo. The real truth arrived you. Ta prawdziwa, autentyczna prawda dociera do was. It's a dangerous moment, isn't it? To może być niebezpieczną chwilą. If you accept. Jeśli zaakceptujecie. You live. Jeśli przyjmiecie tę prawdę. You refuse. Albo jeśli odrzucicie ją. You die, right? To możecie umrzeć. Let me get into this point. Pozwólcie, że jeszcze o czymś wam powiem. In the Bible there is a cup of wrath. W Biblii mamy coś takiego jak kielich gniewu Bożego. If cup of sin filled up with a sin. Jeśli taki kielich wypełnimy grzechem. And then sinner dies, right? To wtedy, jeśli ten kielich będzie przepełniony, to oznacza, że grzesznik ginie. I used to think this way. Ja myślałem w ten sposób. Okay, Sławek is a sinful man. Sławek jest grzesznikiem. He's filling up his cup with sin and sin, more sin, more sin. On coraz bardziej napełnia swój kielich grzechem. But I cannot, I'm God. Ale ja, powiedzmy, że jestem Bogiem. I cannot kill him. Mogę go zabić. Because his cup is not full yet. Dlatego, że jeszcze jego kielich nie jest przepełniony. So I'm waiting. Ale ponieważ nie jest przepełniony, więc jeszcze czekam. Until his cup is full of sin. Aż ten kielich całkowicie wypełni się grzechem. So, once in a while I check his cup. Więc raz na jakiś czas sprawdzam, czy ten kielich już jest pełen. Okay, it's not full yet. Jeszcze nie jest pełny. I cannot kill him. Więc jeszcze go nie mogę zabić. And, next week, następnego tygodnia znowu zaglądam, co tam okay, w tym kielichu. It's getting there. O, już zbliża się czas. But then, 2 months later, ale 2 miesiące później. It's almost full. Już jest prawie pełen. I think I can kill him next week. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę mógł go zabić. And then next week God came there. Następnego tygodnia Bóg znów wraca. It is full. W końcu jest pełen. It's time for me to kill him. Czas, żeby go zabić. Is this way God functions? Czy w ten sposób funkcjonuje Bóg? I don't think so. Ja tak nie uważam. I don't think so. Nie myślę, że tak jest. If God works this way, jeśli Bóg działa w ten sposób, I'm gonna give up on him, really. To ja nie chciałbym mieć z nim nic wspólnego. I don't wanna live with him in the heaven forever. Nie chciałbym z nim żyć w niebie w nieskończoność. Because he is always gonna check on me. Dlatego, że on będzie ciągle mnie kontrolował i sprawdzał. I'll be always, forever, I'll be afraid of him. Ja byłbym w nieskończoność wtedy. That's gonna be hell zrażony me, takim right? Bogiem. You know what it means? Wiecie, co to może oznaczać? When sinner's cup is filled up. Gdy kielich grzesznika jest wypełniony po brzegi. You know why sinners do not die? Wiecie, dlaczego grzesznik nie ginie? When their cups are not full. Gdy jego kielich jeszcze nie jest dość pełen. This is cup. To jest, powiedzmy, ten kielich. Cup is, sin is filled up this much. I ten sin. Kielich wypełniony jest do tego stopnia. Well, this much is left. A zostało już tylko tyle. What does sin mean? Co ten grzech oznacza? Death. Śmierć. 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 Sin is death. Grzech jest śmiercią. Death is being filled up. Dlatego właśnie ilość śmierci w tym kielichu jest coraz większa. Doesn't God love sinner? Czy Bóg kocha grzesznika? Yes, he loves sinner. On kocha grzesznika. He does not want sinner to die. I on nie chce, aby grzesznik zginął. So what does he fill up here? Więc co on będzie chciał umieścić w tej pozostałej części kielicha? This leftover space. W tym, co pozostało. His mercy. Swoją łaskę, swoją litość. Yeah, mercy. Mercy is love. Litość jest związana z miłością. Love is life. A miłość jest życiem. That's why sinner don't die. To dlatego ten grzesznik jeszcze nie ginie. But the sinner is pushing sin up. Ale ten grzesznik ciągle coraz bardziej napełnia ten kielich. Pushing mercy out. I wtedy wypycha litość, łaskę z tego kielicha.
When God's people were surrounding and making circle around the Jericho. Gdy lud Boży otoczył Jerycho i kroczył wokół tego miasta. You know what the message was? Wiecie, jakie wynikało z tego poselstwa? It's time to accept God. Już najwyższy czas, aby przyjąć Boga. Your cup is almost full. Wasz kielich jest prawie pełen. Please live. Proszę, żyj. By opening the gate. Poprzez otwarcie bram. It's the gospel. To była Ewangelia. And they're pleading. I oni prosili w ten sposób mieszkańców Jerycha każdego dnia. They're making circle around the Jericho. Robiąc te koła wokół murów Jerycha. O Jerycho, żyj. Your sin is almost filled up. Twój grzech prawie do końca napełnił ten kielich. Jericho says, no. Ale Jerycho powiedziało nie. And next day, następnego dnia no. Nie. And next day, następnego dnia no. Nie. They're filling up. I ten kielich coraz bardziej się wypełniał. Finally on seventh day, aż w końcu siódmego dnia cup was completely full. Kielich był wypełniony po brzegi. When sin abounds, a gdy grzech obfituje, grace abounds much more. To również i łaska jest coraz bardziej obfita. There was trumpet day, right? I trąbiono wtedy. Ba, ba, ba. O Jericho! O Jericho! No. Ale oni powiedzieli nie. There's no more life. I nie było już więcej miejsca na życie. No more power to sustain. Nie było żadnej mocy, która mogłaby ich podtrzymać. The wall is tumbling down. I wtedy w końcu doszło do zniszczenia. The genes are dying. Ich geny zaczęły ginąć. God is weeping. A Bóg płakał. O Jericho. O Jericho. It is just like David wept. To tak jak Dawid, który płakał. When did he weep? Kiedy on płakał? When Absalom died. Kiedy Absalom zmarł. Absalom is a type of the Satan. Absalom to taki symbol szatana. And the Satan died. Szatan zmarł. And David weeps. I pojawiły się łzy. Did David killed Absalom? Czy Dawid zabił Absaloma? Who killed Absalom? Kto zabił Absaloma? Joab. Joab. You know, Joab is a devil, you know that? Joab też może symbolizować diabła. Joab betrays David. Zdradził Dawida. Joab obeyed. Joab usłuchał David's satanic command. Tego rozkazu, który wydał Dawida, wynikającego z szatańskiej inspiracji. When David commanded Joab to kill the Uriah. Gdy Dawid polecił Joabowi zabić Uriasza, he did not object to it. To Joab nie miał nic przeciwko temu. He is evil. Dlatego, że był zły. And David know he is evil. I Dawid wiedział, że Joab był zły. You know how many people Joab killed, right? Wiecie, ilu ludzi Joab zabił. And evil kills evil. Zło zabija zło. And God weeps. I Bóg wtedy płacze. This is the story of judgment. Tak wygląda historia sądu. No, what about wisdom? Yeah, we just okay, wisdom. Let's go back to wisdom. Co z tą mądrością? Wróćmy do mądrości. So you can see here's wisdom. Tak więc tutaj widzicie tę mądrość. Beautiful wisdom. Piękną mądrość. And even the giraffe did not know. Nawet jeśli żyrafa nie wie. Even the monkeys did not know. Pomimo tego, że małpy nie wiedzą, nie mają tej mądrości. God gave them wisdom. To Bóg obdarza je tą mądrością. Yeah. And it is by wisdom we live. I to poprzez tę mądrość możemy żyć. We know that there is a calcium deficiency. My wiemy, kiedy pojawia się niedobór wapnia. Do you know when your calcium is deficient? Wiecie, kiedy brakuje wam wapnia? Even though you have some knowledge about wisdom, I mean knowledge about calcium. Pomimo tego, że macie jakąś wiedzę na temat wapnia. You have the knowledge. Wy macie wiedzę. But you cannot apply to your own health. Ale nie jesteście w stanie często zastosować tej wiedzy do waszego zdrowia. Even though you don't know anything about calcium, nawet jeśli nie wiecie niczego na temat wapnia, it is God give giraffe wisdom to eat bones. To Bóg daje tę mądrość, mądrość na przykład żyrafia, aby spożywała kości. That's why Jesus is saying this. To dlatego Jezus mówi: Behold birds in the sky. Popatrzcie na ptaki niebieskie. Lilies on the field. Lilie polne. And I take care of them. To ja troszczę się o nie. And we human being is the only being. A my ludzie jesteśmy jedynymi istotami. We reject wisdom. Które odrzucają tę mądrość. We don't obey to the wisdom. Nie jesteśmy posłuszni tej mądrości. Then we look at the giraffe eating bone. I przyglądamy się takiej żyrafie spożywającej kość. What do we say? I co mówimy? How does giraffe know? Skąd ta żyrafa wie?
Why we ask that question? Dlaczego zadajemy takie pytania? Because we don't consider God takes care of giraffe. Dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż Bóg troszczy się o żyrafę. We forgot existence of wisdom of God. Zapomnieliśmy o tym, że istnieje coś takiego jak mądrość Boża. So this wisdom of God, tak więc ta Boża mądrość is constantly with us. Jest z nami stale. You know, it is very important for you to experience the wisdom of God. Jest bardzo ważne w waszym przypadku, abyście doświadczyli tej Bożej mądrości. Realistically. I to w sposób taki rzeczywisty, realny. What do we call the cellular phone here in Poland? Handphone? Jak mówicie, w jaki mobile sposób phone? Mówicie na komórki, tam, telefony komórkowe? Mobile? Cell phone? Okay. You have cell phone. Macie tutaj telefony komórkowe. So, what do you call here in Poland the cell phone? W jaki sposób określacie tutaj komórka? Telefony komórkowe? Okay, you have komórka możemy mówić. Komórka. Komórka, tak. Cell. Is the cell. Komórka. Okay. Good. That's a good name. Komórka. To dobra nazwa. Komórka. You like a Samsung komórka? Wolicie telefony komórkowe firmy Samsung czy jakiejś innej? Nokia. Samsung and the LG is best, you know. Samsung i LG to najlepsze firmy. Let's say there are 10 cell phones. Powiedzmy, że mamy przed sobą 10 telefonów komórkowych. In the department store. W sklepie. It's brand new. Są całkowicie nowe. It has no registration. I nie są jeszcze zarejestrowane. I think they are during the daytime. I w ciągu dnia. Lots of people come to the store and. Wiele osób przychodzi do sklepu. Oh, that one is cute. I mówią, o, ten jest śliczny. Then all these cell phones says, hmm? A wszystkie telefony mówią, przymilają się. But when store is closed, ale gdy sklep jest zamknięty, then they have nobody looking at them. Wtedy nie ma nikogo, kto patrzyłby na te telefony. I think they begin to talk together. I wtedy zaczynają rozmawiać ze sobą. Do you know why we are here? Czy ty wiesz, dlaczego my w ogóle tu jesteśmy? Why we are created? Dlaczego zostaliśmy stworzone? What is the purpose of our life? Jaki jest cel naszej egzystencji? Do we just simply show up to the people? Czy mamy tylko się tak pokazywać ludziom? It's total darkness. Tak więc całkowita ciemność się ogarnia wtedy. Until when? Aż do jakiego momentu? Until the store is open? Yeah, someone has tak. to come and buy. Aż przyjdzie ktoś i kupi taki telefon. I like this one. Podoba mi się ten telefon. Finally they got the company. I w końcu udaje się taka osoba. They register. Jest zarejestrowany ten telefon. Now they have name. I teraz może znaleźć jakiś sens. Then few minutes later. A kilka minut później. They never felt this kind of feeling before. Ten telefon nigdy wcześniej nie odczuwał czegoś Suddenly takiego. They felt nagle czuje iskra. Iskrę. And they sing. I ten telefon wtedy mówi już coś, wydaje dźwięki. Oh, we can sing. O, możemy śpiewać, mówi. Then they begin to speak. Wtedy zaczynają mówić. Then they find out. I wówczas odkrywają. Aha. This is why we are created. To dlatego zostaliśmy stworzeni. Now we know. Teraz już wiemy. I think we each one of us are like a cell phone. Myślę, że każdy z nas jest jak ten telefon komórkowy. Until you receive something. Aż do momentu tak jest, gdy coś otrzymamy. Like iskra. Coś takiego jak iskra. I don't know, this is it. I wtedy mówicie, to jest to. Wow, God spoke to me. Bóg przemówił do mnie. Then you know. I wtedy wiecie. Why do you live? Dlaczego żyjecie? This is wisdom of God. To właśnie jest ta Boża mądrość. Okay. So that's why you don't have to have a lot of knowledge. To dlatego nie musicie mieć aż tak dużo wiedzy. As long as you can be wise. Ale o ile tylko będziecie mądrzy. By receiving his wisdom, which poprzez is iskra. Przyjmowanie Bożej mądrości, czyli iskry. Then you can be a brilliant man. Wtedy będziecie takimi błyskotliwymi ludźmi. Wise men. Mądrymi ludźmi. And powerful men. I będziecie posiadać moc. So therefore. Tak więc dlatego. This is wisdom. To jest właśnie mądrość. This truth is wisdom. Ta prawda jest mądrością. And equals? I równa się? Knowledge. This fact is knowledge. Wiedza. Ten fakt to wiedza. Plus? Plus? Power. Plus moc. Knowledge has no power. Sama wiedza nie posiada mocy. It is wisdom has the power. To mądrość posiada moc. So all the animals are there listening to God's wisdom. Tak więc wszystkie zwierzęta słuchają tej Bożej mądrości. But we refuse wisdom. Ale my odrzucamy tę mądrość. We say, mówimy. Oh, I'm gonna ask Dr. Sang Lee about that. O, ja zapytam o to doktora Lee. Our dependence on knowledge is too much.
Za bardzo polegamy na wiedzy. I think we need to redevelop our dependence upon God's wisdom. Musimy bardziej polegać na Bożej mądrości. This is our health message. I na tym polega właśnie nasze poselstwo zdrowia. Treatment of disease not by the knowledge alone. Traktowanie choroby nie jedynie poprzez wiedzę, the healing by the wisdom. Ale uzdrowienie poprzez Bożą mądrość. Because wisdom of God, this power alone, dlatego że Boża mądrość, ta sama moc, can recover the gene. Jest w stanie zregenerować, odbudować gen. Why? Dlaczego? Gene is the letter. Gen to litera. Letter to express. Litera, to express, która może wyrazić his wisdom. Jego mądrość. Jego miłość. Gene is God's wisdom. Dlatego, że gen jest Bożą mądrością. Gene is God's wisdom expressed in the letter. Jest Bożą mądrością wyrażoną w literach. That's why this new start means. To dlatego new start oznacza. It is medicine by the wisdom of God. Medycynę związaną z Bożą mądrością. That's why we call it new start. To dlatego nazywamy to new start. Nutrition. Żywienie. Exercise, ćwiczenia fizyczne, water. Woda. Do they heal? Czy to uzdrawia? They don't heal. Nie. They have no healing power. Nie ma w tym takiej mocy, która mogłaby uzdrowić. What do they do? A jakie jest zadanie tego? They only clean up. To po prostu oczyszcza your cells. Wasze komórki. Where your gene is located. Gdzie znajdują się wasze geny? What does healing requires? Czego potrzeba, aby dokonać uzdrowienia? Healing requires the power of God. Do uzdrowienia potrzebna jest moc Boża. Boża mądrość. Healing requires the iskra. Uzdrowienie wymaga iskry Bożej. And you know what? I wiecie co? That your cell must be clean. Wasze komórki muszą być czyste. Then it'll be much easier for the God's wisdom to hit the gene. A jeśli tak będzie, to o wiele łatwiej będzie mógł Bóg dotrzeć do waszych genów. It'll be much easier for your gene to respond. I wasze geny wtedy z łatwością zareagują na to. When iskra comes. Gdy tylko dotrze do nich iskra. And the sunshine. Następnie słońce. And the temperance. Wstrzemięźliwość. We'll study all this later. Będziemy jeszcze później o tym mówić. And the fresh air. Czyste powietrze. And the rest. I odpoczynek. And this is the important thing. I to jest najważniejsze. Trust. Ufność. Trust in ufność. Wisdom of God. Ufność w Bożą mądrość. Trust in the power of Holy Spirit. Ufność w moc Ducha Świętego. This is our health message. To jest właśnie nasze poselstwo zdrowia. People used to teach. Ludzie zwykle nauczają. Seven or eight physicians. Siedmiu tych lekarzy. They have no healing power. Ale nie posiadają oni tej mocy uzdrowieńczej. If you don't do any exercise, jeśli nie wykonujecie ćwiczeń fizycznych, if you don't eat healthy, jeśli nie odżywiacie się zdrowo, then that means you don't want to be healed. To wtedy oznacza to, że nie chcecie być uzdrowieni. The meaning is opposite. Znaczenie tego jest czymś przeciwnym. The iskra comes according to the meaning. A iskra pojawia się według znaczenia. According to the need. Zgodnie z potrzebą. Therefore we Adventists have some disadvantage. Dlatego my Adwentyści możemy stać na czasami na takiej straconej pozycji. If we know, dlatego że wiemy, and if we don't do it, wiemy, a nie czynimy tego, then it is just like a Jericho. To wtedy możemy stać się tak, jak kimś takim jak mieszkańcy Jericho. We already know. Dlatego że my wiemy już, but we don't do it. Ale nie czynimy zgodnie z wiedzą. It's a serious problem. I dlatego to jest bardzo poważny problem. It become very strong Jericho. I możemy stać się stubborn. Takim Jericho. So, dlatego, że wiemy. If people, some people outside don't know, a gdy jacyś ludzie spoza naszego kościoła na przykład nie wiedzą tego, iskra still can come, to wtedy iskra nadal może docierać do nich. Being on bad diet does not mean, dlatego, że jeśli ktoś nie odżywia się prawidłowo, refusal of iskra. To w takim przypadku nie oznacza to jeszcze, że on odrzuca tę iskrę. But for us, ale w naszym przypadku refusal of healthy diet means, odrzucenie zdrowego sposobu odżywiania się, we don't want iskra, może oznaczać, że my dajemy do zrozumienia, że nie chcemy iskry. That's why Jesus says, to dlatego Jezus mówi, those who doesn't do, even though they know, ci, którzy nie czynią, chociaż wiedzą, jak czynić, will be beaten up more. Zostaną w bardziej surowy sposób ukarani.
Don't misunderstand me. Nie zrozumcie mnie źle. If God is beating us up, czy Bóg chce nas bić, karać? No, we'll be beaten up by Satan. My sami siebie możemy karać, ewentualnie szatan może tego dokonać. So, that's why the wisdom is very important. To dlatego ta mądrość jest czymś tak ważnym. How can you receive wisdom? W jaki sposób możecie otrzymać tę mądrość? How can we receive wisdom? W jaki sposób otrzymujemy mądrość? You know, mothers raise babies. Matka trzyma w ramionach dziecko, niemowlę. You know, the mother mouse is what? Pamiętacie, jak ta szczurzyca taking care of babies? W jaki sposób troszczyła się o młode? And when mothers have a baby, i gdy matka ma takie dziecko, babies cannot tell you that baby wants to go to bathroom. To wtedy to dziecko nie może powiedzieć jeszcze, że chce udać się do toalety. Mother knows. Ale matka wie. When diaper is wet. Wie, kiedy pieluchy są mokre. How? W jaki sposób? It's because God speaks to them. Dlatego, że Bóg przemawia do nich. Your baby need to have diaper changed. Twoje dziecko potrzebuje zmiany pieluch. That we call wisdom. Coś takiego nazywamy mądrością. And the pediatricians does not know when. Pediatra nie wie nawet kiedy. But mother knows when. Ale matka wie. It is wisdom is superior than knowledge. Tak więc ta mądrość jest ważniejsza od wiedzy. So, do you know what is original sin is? A zatem wiecie, czym jest ten grzech pierworodny? Original sin means man refused wisdom. Równoznaczne jest to z tym, że człowiek odrzucił mądrość. Man chose knowledge. Człowiek wybrał wiedzę. That is refusal of God. Czyli odrzucił Boga. That's what the tree of knowledge means. Tym właśnie jest to drzewo wiadomości. What is tree of life? A czym jest drzewo życia? We'll just look at that and we'll finish. Tylko dokończę to i zaraz. Tree of life? Drzewo życia? There's two different kind of tree. Są dwa rodzaje drzew. Tree of knowledge. Drzewo wiedzy, wiadomości. What else? I co jeszcze? Tree of life. Drzewo żywota. Tree of knowledge. Drzewo wiadomości. And tree of what? I drzewo czego? Wisdom. Drzewo mądrości. Is tree of life wisdom? Czy to drzewo życia to jest jednocześnie mądrość? Then it'll be very simple, right? Jeśli tak, to wtedy to byłoby czymś bardzo prostym. I check the Bible. I ja chcę sprawdzić, czy rzeczywiście na podstawie Biblii można dojść do takiego wniosku. Proverb. Przypowieści Salomona. Chapter 3. Rozdział 3. And verse 18. Trzeci rozdział Przypowieści Salomona, wiersz 18. When proverb says she or I, that means what? Gdy w Księdze Przypowieści czytamy słowo ja albo that means wisdom, okay? To oznacza mądrość. Look at this. Popatrzcie she, na to. This is wisdom, okay? Wisdom is tree of life. Trzeci rozdział, wiersz 18. Mądrość, to w języku polskim akurat okay. Nie ma tego słowa. Mądrość jest drzewem życia. Now you know what tree of life is, right? Teraz wiemy, czym jest drzewo żywota. So, first sin, original sin. Tak więc ten grzech pierworodny in the Garden of Eden was, w ogrodzie Eden. There's a two choices. Tym grzechem były te dwie możliwości wyboru. Wisdom and the knowledge. Z jednej strony mądrość, a z drugiej wiedza. In other word, mówiąc inaczej, truth, prawda, and the fact. Albo fakt. That was the choice. Na tym polegał ten wybór. I Bóg powiedział: just choose truth. Po prostu wybierzcie mądrość, just receive, prawdę, just receive the wisdom. Abyście mogli otrzymać mądrość. Then you'll have all the knowledge. A wtedy będziecie mieli też wiedzę. You must be depend upon me. Musicie dlatego być zależni ode mnie. My wisdom. Polegać na mojej mądrości. But Lucifer said, ale Lucifer powiedział: the serpent. Ten wąż. We don't need the truth. My nie potrzebujemy prawdy. All we need is fact. Wszystko, co jest nam potrzebne, to fakt. All we need is knowledge. Potrzebujemy tylko wiedzy. Which is still standing today. I dzisiaj to zwiedzenie jest nadal aktualne. And the people believes. I ludzie wierzą w to. If we have more knowledge, wierzą, że jeśli będziemy mieli więcej wiedzy, we solve every problem. To będziemy mogli rozwiązać każdy problem. Same Lucifer's mentality. Więc polega to na tej samej mentalności Lucyfera. That's Babylon. I to jest Babilon. We must come out of that. My musimy wyjść z tego. Dependency to the knowledge. Uzależnianie się od wiedzy. And the truth equals fact. I poleganie na tym równaniu, że prawda równa się fakt. That's Babylon. To jest Babilon. Don't think of Babylon too much of denominationally.
Nie myślcie o Babilonie w kategoriach denominacji, czy wyłącznie w ten sposób. So this is what exactly means come out of Babylon. To właśnie takie jest tego znaczenie. Wyjdźcie z niego, ludu mój. And now look for the wisdom. I teraz szukajcie mądrości. How can we receive wisdom? W jaki sposób możemy otrzymać tę mądrość? Wisdom is in here. Mądrość jest właśnie w nim, w miłości. When mother loves her babies, gdy matka kocha swoje dziecko, she become wise. To staje się mądra. When wife loves her husband, gdy żona kocha swojego męża, she become very wise. Staje się bardzo mądra. What to feed. I wie, w jaki sposób przygotować she jedzenie. Goes to the grocery store. Udaje się do sklepu spożywczego. And God speak to her. I Bóg przemawia do niej. Buy this. Kup to. Cook this. Kup to. For your husband. Dla męża. When you hate your husband, a gdy odczuwacie nienawiść do męża, you know what is the first symptom you have when you hate to wiecie, jaki jest pierwszy tego symptom? You don't want to go to the grocery store. Nie chcecie iść do sklepu spożywczego. Even though you go to grocery store, i nawet jeśli tam pójdziecie, you don't know what to buy, to nie wiecie, co kupić dla niego. Because your anger and hatred came dlatego, from Satan. Że nienawiść i złość pojawia się od szatana. Is blocking the signal coming from God. I ta złość i nienawiść blokuje sygnały, które pochodzą od Boga. Love one another. Miłujcie się nawzajem. That is a commandment. To jest to nowe przykazanie. Why? Dlaczego? If we love one another, dlatego, że jeśli miłujemy się nawzajem, wisdom comes in the love. To wtedy wraz z tą miłością dociera do nas mądrość. Then we will live. I będziemy ją posiadać. Amen. Amen. Thank you.